nawet tą poczty sztandarowego na dzisiejszej uroczystości. Jest podporucznik Wojciech Jaromir, sztandarowy, kapral Mateusz Nogar. Asystuje starszy szeregowy Izabela Sioła. Od oddziały składające przysięgę. Baczność! 7 kroków na wprost. Marsz! Żołnierzami wyróżnionymi do złożenia przysięgi na sztandar są szeregowy Janusz Lalowicz, szeregowy Drota Naworol, szeregowy Maciej Majewski, szeregowy Mirosław Gajda. Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar do sztandaru. Marsz! Do przysięgi! Żołnierze, powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po. Przysiędzę. Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar do szyku. Marsz! Pododdziały składające przysięgę w tył, zwrot. 8 kroków na wprost. Marsz! W tył, zwrot. Na prawo. Patrz! Poczet sztandarowy. Do szyku. Marsz! Brygada, baczność! Brygada, spocznij! Szanowni Państwo, dziekan wojsk specjalnych, ksiądz kanonik pułkownik Podstroka, kapelan ewangelicki, ksiądz podporucznik Zbigniew Obracaj i kapelan prawosławny, ksiądz Andrzej Grycz udzielą błogosławieństwa Bożego. Brygada, baczność! Pan z wami. Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen! Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował i sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczpospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen! Duch Święty, męstwa i rad, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Amen! Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen! Psalmista napisał: oto jest dzień, który Pan uczynił, radujmy się i weselmy się w nim. Na ten wyjątkowy, radosny dzień, ale też i na każdy dzień waszej żołnierskiej służby przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niechaj ci da swój święty pokój. Amen. Amen.
Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi, nie pomnij na grzechy nasze, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych żołnierzy, synów i córki naszej ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru i z odwieczną prawdą Bóg, honor, ojczyzna oraz wierni hasłu, zawsze gotowi, zawsze blisko, podążali jak pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie niech stąpi na was przez Jego łaskę i miłość do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen! Brygada, spocznij! Szanowni Państwo, pułkownik Marcin Siedziński odczyta list ministra obrony.